Jestem w strukturach Automobil Klubu od 2001 roku. W 2003 roku współtworzyłem i od tego czasu prowadzę największą amatorską imprezę, którą organizujemy. W zasadzie jedną z największych i najstarszych, o ile nie najstarszą imprezę amatorską, czyli Kryterium Toru Kielce Super OS. Przez te 20 lat dość aktywnie tutaj udzielam się w tym naszym lokalnym środowisku motorsportowym. Podjął Pan decyzję, żeby stanąć na czele Automobil Klubu bo chce Pan coś zmienić. Zdecydowanie tak. No Mamy piękny obiekt. Mamy najpiękniejszy obiekt wyścigowy w tym kraju, który od 2007 roku nie funkcjonuje jako taki pełnoprawny tor wyścigowy. Mamy też bogatą historię, bo Automobil Klub Kielecki jest drugim najstarszym Automobil klubem w Polsce. Za chwilę będziemy mieli 90-lecie istnienia. Tak więc jest tutaj duże pole do popisu i chcielibyśmy to odświeżyć przede wszystkim. Chcielibyśmy wprowadzić nowe pomysły, nowe inicjatywy. Już zaczynamy w zasadzie dość mocno działać. Chcieliśmy nie tylko ja, bo tak naprawdę to cała Duża grupa, nazwijmy to młodych ludzi, wyszła z inicjatywą, żeby wprowadzić po prostu trochę świeżości w tę organizację i przywrócenie takiego dużego motorsportu w Kielcach. Trzeba wykorzystywać ten potencjał, który mamy jak najlepiej. Dużo pracy przed nami, ale myślę, że do tego dojdziemy. Czyli z tego, co słyszę, chce pan doprowadzić do tego, żeby wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski powróciły na tor Kielce w na Górze? Zdecydowanie tak. Jest to plan na parę ładnych lat do przodu. To się nie wydarzy za nawet pewnie tej kadencji, czteroletniej, obecnego zarządu. Natomiast otwierają się tutaj istotne możliwości. Po pierwsze, droga S74, która od wielu lat była w planach, już w tej chwili zaczyna się budować, więc powstanie obwodnica, powiedzmy, całego tego terenu. Zakładamy, że dzięki temu pojawią się nowe możliwości, żeby można było zamykać drogę tak jak to było w ubiegłych latach, kiedy tor funkcjonował w pełnej pętli. Natomiast chcielibyśmy zacząć od tych rzeczy z dużego motorsportu, ale tych trochę bardziej możliwych tu i teraz do wykonania. Chcielibyśmy przede wszystkim, żeby powrócił Tutaj sport kartingowy. Podejmujemy już działania, żeby zrobić analizę, jak się do tego przygotować. Jeżeli nie będzie to wymagało jakichś bardzo długoterminowych inwestycji, to myślę, że będziemy się przykładali do tego, żeby w przyszłym roku już jakąś jedną rundę takich Mistrzostw Polski w kartingu zorganizować. To jest taki plan tu i teraz, jeśli chodzi o ten duży motorsport, bo to mamy, ten obiekt już jest, pewnie trzeba będzie trochę go doinwestować, zmodernizować. Komisjatorów musi wydać odpowiednie sugestie, potem dać homologację i będziemy się starali o to w pierwszej kolejności. No i też będziemy chcieli komercjalizować ten obiekt jak najmocniej i również zaczniemy działać marketingowo, bo tak naprawdę ten marketing do tej pory w zasadzie nie funkcjonował. Tym bardziej, że to zaplecze, czyli motoraj całkiem niedawno przeobraził się, bo też był odnawiany. Tak, udało nam się pozyskać dotację unijną na termomodernizację budynku. No, odświeżyliśmy obiekt w sposób taki bardzo wyraźny. Wróciłbym do dużej pętli i fragmentu drogi krajowej. Oczywiście łatwo powiedzieć zamykamy, bo to da się zrobić, kiedy już ta obwodnica zostanie wybudowana, natomiast sama na tego odcinka, tej drogi wymagałaby przebudowy. Dlatego też powiedziałem, że to powrót dużych wyścigów jest absolutnie takim celem nadrzędnym, ale rozłożonym i to sobie jasno trzeba powiedzieć. Nie ma tutaj co rozsiewać takich wizjonerskich pomysłów niepopartych realiami. To na pewno nie jest temat, który się uda zrobić za chwilę, bo po pierwsze trzeba dojść do tego, żeby można było ją zamykać, po drugie trzeba odpowiednio najpierw pozyskać, czy zarobić pieniądze na to, żeby ten obiekt zmodernizować, bo nawet odświeżenie tej nawierzchni to będzie konieczne na pewno, bo, bo jest mocno z kolejną to wiadomo, że to trzeba będzie zrobić. My poczyniliśmy jako Automobil Klub w momencie, kiedy ta droga była remontowana, pewne kroki, choćby to, że są zamontowane na całym tym odcinku potrójne bariery. Tak. Co nie Czyli jest te, wymagane. Czyli te odpowiadały już <coughs> potrzebom homologacji toru na wypadkach Dokładnie wypadek tak, to, to była to inicjatywa klubu. Trzeba było partycypować w kosztach pod nasze potrzeby na przyszłość. Natomiast, żeby wróciły wyścigi, żeby ten tor odzyskał homologację, to tam tych inwestycji mamy naprawdę dużo więcej. Ja jeszcze nie wiem, jakie, bo to będzie. Zlecać analizy komisji torów Polskiego Związku Motorowego, na to przyjdzie czas, natomiast tak jak mówię, to wymaga sporego nakładu środków i musimy je najpierw zdobyć. Ale jeżeli uda się zamykać tę drogę, to też na pewno będzie pomagało w tym zdobywaniu środków, ponieważ będzie można to komercjalizować w trochę inny sposób, pozyskując w ten sposób dodatkowe, znacznie większe środki. To jednak jest duża różnica, jeżeli mamy taki mały obiekt, który wynajmujemy, a inaczej też są zupełnie klasyfikowane takie duże obiekty, jak Tor Poznań. No Zakładam, że w tym kierunku musi Iść, tak? Wykorzystać to maksymalnie, ten potencjał, który mamy, i dzięki temu małymi krokami doprowadzić do tego, żeby ten duży sport wrócił na pełną pętlę. O ile kryterium to rukielce super OS. Impreza, która cieszy się, no mogę powiedzieć, bardzo dużym zainteresowaniem, bo chętnych do startowania i oglądania tego, co dzieje się na torze, czyli startów tych amatorów jest naprawdę wielu. No tyle, niektórzy zastanawiają się, czy jest sens powrotu do wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polskich, które kiedyś oczywiście wzbudzały ogromne zainteresowanie i oglądane były na torze Kielce przez kilkadziesiąt tysięcy osób, teraz straciły na znaczeniu. Mówi się, nie ma was w telewizji, praktycznie nie istniejecie. Wyścigów praktycznie polska telewizja nie pokazuje i to żadna. Nie tylko publiczna, ale komercyjne także nie. To też jest temat, który mam nadzieję, że się zmieni, bo jakby władze w Polskim Związku Motorowym też trochę się zmieniły. Prezesem Polskiego Związku Motorowego jest pan Michał Sikora Kielczanin zresztą. tak. Mój rówieśnik, więc myślę, że tutaj też Polski Związek Motorowy będzie ciężko pracował na to, żeby te wszystkie cykle wyścigowe, czy z innych dziedzin motorsportu się rozwijały również medialnie. Natomiast jak powrót Wrócą wyścigi na torkielce, to dam sobie uciąć mały palec na pewno, że kibiców nam nie braknie. Telewizja to jedno, ale tak naprawdę internet to drugie i promocje można robić na różne sposoby. Zaręczam panu, jestem o tym przekonany, że jak na Torkielce, który jest najpiękniejszym absolutnie torem wyścigowym w tym kraju, powrócą duże wyścigi, to będziemy mieli pełne trybuny i pewnie będziemy jeszcze myśleli, jak postawić nowe, bo wyścigi samochodowe są bardzo widowiskowe. Tyle, że myślę, że tutaj promocja przed jest bardzo ważna. Zawodników na wyścigowych samochodowych w mistrzostwach Polski nie brak to są też duże zawody. No ilu startuje teraz zawodników w cyklu? Wiadomo, że wszystkie. Zobaczymy, jak będzie Zawody w tym odbywają ja się na torze to, że w Poznaniu. Tak, bo to się zmienia, ale to jest zawsze kilkudziesięciu, stu zawodników, to są duże grupy. Tak naprawdę to powstają nowe puchary. Cały czas w USMP się dzieje. Tyle, że no póki co to WSMP skupiło się w zasadzie na torze w Poznaniu, więc też trzeba wziąć pod uwagę zainteresowanie zawodników, czy raczej zmniejszone zainteresowanie zawodników, którzy muszą cały cykl zawodów przejechać, można powiedzieć, non-stop w jednym miejscu. Natomiast jeżeli to się Zdywersyfikuje i wróci ten tor. Zna pan torkielce, zna pan wyścigi, więc widział pan, jak zawodnicy postrzegali torkielce. Czyli otwarcie im tych możliwości, otwarcie im powrotu na ten obiekt, który bardzo lubili, bardzo ciekawy, bardzo trudny przy okazji, to jest coś, co na pewno tych, nawet którzy odwiesili już kask na chwilę i postanowili sobie już dać spokój, bo im się to nawet znudziło, gwarantuje, że wrócą. Powrót takiego toru Kielce do kalendarza, jeszcze teraz komunikacja idzie w bardzo dobrym kierunku, tak? Droga S7, droga S74, więc myślę, że będzie. Będziemy mieli tutaj świetną pozycję do tego, żeby wspomóc kalendarz wyścigowych mistrzostw Polski. Jest Pan za pozostawieniem giełdy samochodowej na torze Kielce? Zdecydowanie tak. No jest to jeden z ważniejszych przychodów automobil klubu kielskiego. To jest coś, co będzie, na pewno będziemy z tego korzystać. Będziemy się starali to zmodernizować. A no nie uważa Pan, że giełda w takiej formie umiera śmiercią naturalną? Giełda w takiej formie jako giełda samochodowa, pewnie tak, ale wystarczy popatrzeć, co dzieje się w niedzielę w tamtej okolicy. Jest giełda samochodowa, którą mamy na naszym obiekcie, są giełdy sam Samochodowe również po sąsiedzku. I patrząc na ilość wystawców czy ilość odwiedzających, tam naprawdę dużo się dzieje. No tak, Będziemy ale to wszystko analizować. Nie bo... obok którą można kupić i mydło i powidło, może to przyciąga, a właściwie jestem przekonany, że to przyciąga. W zasadzie wie pan, no dzisiaj można przyjąć, że nazywanie tej giełdy giełdą samochodową już troszeczkę schodzi na dalszy plan, bo samochodów dzisiaj się tak po prostu już nie sprzedaje i nie kupuje, ale póki co, patrzymy na to trochę przez pryzmat taki stricte biznesowy. No Jest to jeden z ważnych elementów przychodu, to nie można tak tego zastąpić z dnia na dzień. Poza tym nie wiem, czy jest potrzeba zastępować. Jeżeli jest rynkowa potrzeba, nie, jeżeli istnie... jest zapotrzebowanie, oczywiście. To oczywiście jeżeli po co... jest rynkowa potrzeba na taki rodzaj handlu, to będziemy to wspomagać. No musicie mieć środki na te ewentualne przyszłe remonty oczywiście, i, i inwestycje. Że tak, tak, patrząc na to, co chcemy zrobić, będziemy potrzebowali na to, na to pieniędzy i wiadomo, że z nieba nam same nie spadną i będziemy wykorzystywać wszystkie elementy, które dotychczas przynosiły tutaj dochody, i będziemy starali się je robić lepiej. Więc jeżeli jest rynek na to, żeby funkcjonowało coś w rodzaju giełdy, czy to giełda samochodowa, czy giełda z innymi produktami, ale jeżeli to przyciąga ludzi, jeżeli jeżeli można wspólnie, razem z tymi naszymi wystawcami, klientami, na tym zarabiać jakieś pieniądze, to na pewno będziemy to robili. Spróbujemy wdrożyć nowocześniejsze narzędzia, spróbujemy to troszeczkę zmodernizować i zrobić tak, żeby można było z tego czerpać większe korzyści, zarówno dla nas, jak i dla tych, którzy tam sprzedają jakieś produkty. Dziękuję bardzo za rozmowę, życzę powodzenia i no, zrealizowania tych celów, które sobie pan stawia. Dziękuję bardzo. Będziemy robić wszystko wspólnie z zarządem, żeby to nam się udało.